Dzień dobry, przed nami jakże ważne spotkanie 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. KGHM Zagłębie na wyjeździe zmierzy się z Lechią Gdańsk, a my do przedmeczowej rozmowy zaprosiliśmy Dawida Kurminowskiego, zaś w serii Moja Jedenastka sprawdzimy Marco Poletanowicza, tak więc lecimy, nie śpimy, zapraszam do oglądania dalej. Przed nami 31. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy i bardzo ważne starcie dla układu tabeli. Już dzisiaj podopieczni Waldemara Fornalika zmierzą się w wyjazdowym spotkaniu z Lechią Gdańsk. Ja zapraszam Was tymczasem na raport z szatni miedziowych. Zacznijmy od sytuacji kadrowej. KGHM Zagłębia Lubin na dzisiejsze spotkanie z Lechią Gdańsk. Nasz szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z usług Jarosława Jacha, który w ostatnim meczu z Widzewem obejrzał czwartą żółtą kartkę w tym sezonie. Ponadto na liście zagrożonych pauzą w meczu z Krakowią są Łukasz Łakomy, Bartłomiej Kłódka, a także Filip Starzyński, którzy w tym sezonie otrzymali po trzy żółte kartki. Po stronie zawodników kontuzjowanych, którzy również nie będą brani pod uwagę ustalaniu składu na dzisiejsze spotkanie, wciąż widnieją nazwiska lewych obrońców Luisa Maty, a także Mateusza Bartolewskiego. Jeśli chodzi o historię pojedynków KGHM Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk, będzie to 38. ligowy pojedynek pomiędzy dzisiejszymi rywalami. Ogólny bilans prezentuje się na korzyść zespołu z Gdańska, którzy dotychczas 19-krotnie schodzili z boiska jako zwycięzcy. 10 razy w naszej rywalizacji padał wynik remisowy, a 9 razy górą było KGHM Zagłębia Lubin. Ostatnia wygrana miedziowych w Gdańsku miała miejsce 5 października 2019 roku. Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze wówczas dla naszych piłkarzy, bowiem już w 9 minucie wyszliśmy na prowadzenie za sprawą samobójczego trafienia Błażeja Augustyna. Wynik meczu już w drugiej połowie, w 62 minucie podwyższył Damian Bohar, który trafił do siatki po zagraniu Saszy Żywca, a końcowy rezultat ustalił Artur Sobiech, strzelający 4 minuty później bramkę na 1-2. Mamy nadzieję, że i tym razem nasi zawodnicy wywiozą z Gdańska komplet punktów, podreperują historyczny bilans, no i przede wszystkim będą bardzo ważne 3 punkty do naszego ligowego dorobku. I to tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy segment. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie, a tymczasem zapraszam Was już na rozmowę z gościem dzisiejszego studia meczowego, a jest nim napastnik KGHM Zagłębia Lubin, Dawid Kurminowski. A gościem dzisiejszego studia meczowego jest napastnik KGHM Zagłębia Lubin Dawid Kurminowski. Witam Cię, Dawid, bardzo serdecznie. Witam. Na początek jeszcze kilka słów o spotkaniu z Widzewem Łódź. W zasadzie o tym, jak ostatnia wygrana nasza może wpłynąć na Waszą postawę w kolejnych spotkaniach. Chyba potrzebowaliście takiego mocnego zwycięstwa po dobrej grze na własnym stadionie. Potrzebowaliśmy, bo kilka tych ostatnich meczów ta gra wyglądała dobrze i brakowało tych punktów. Więc cieszymy się, że zdobyliśmy te 3 punkty i na pewno to pomoże w następnym meczu. No właśnie, następne starcie. Czeka nas pojedynek wyjazdowy z Lechią Gdańsk. Jak scharakteryzowałbyś naszego najbliższego rywala? No jest to drużyna, która ma ciężką sytuację w tabeli. Oczywiście trochę pogubili tych punktów i teraz muszą liczyć też na innych, żeby gubili punkty. Na pewno będą walczyć do samego końca i wiemy, że musimy być skoncentrowani w tym meczu, no bo Lechia będzie walczyć do samego końca. Wspominasz o koncentracji, to Twoim zdaniem będzie taki kluczowy aspekt do tego, by wywieźć z Gdańska komplet punktów, czy może jeszcze jakieś punkty naszej gry byś wskazał? Myślę, że ta koncentracja jest najważniejsza, bo w takich meczach głównie to się liczy i trzeba być skoncentrowanym od pierwszej do ostatniej minuty, bo wiadomo, że Lechia też ma dobre aspekty gry i trzeba uważać po prostu na to i robić swoje. Jeśli chodzi indywidualnie o Twoją postawę, mówi się, że dla napastników najważniejsze jest to, by złapać serię. Ty, grając na Słowacji, pokazałeś, że potrafisz zdobywać seryjnie bramki. W planach oprócz drużynowego zwycięstwa jest kontynuowanie tej serii meczów ze strzelonym golem? Czy to na pewno cieszy, że te bramki wpadają i wiadomo, że jeśli jest ich jak najwięcej, no to cieszy napastnika. No ale nie skupiam się też na tym, no bo najważniejsze to są dla nas 3 punkty i po to jedziemy do Gdańska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
Podczas domowego spotkania z Widzewem Łódź we współpracy z TOS Lubin zbieraliśmy karmę dla zwierzaków i pieniądze na rozbudowę azylu dla bezdomniaków. Ilość zebranych darów nas wszystkich bardzo pozytywnie zaskoczyła, tak więc w imieniu wszystkich zaangażowanych bardzo serdecznie dziękuję. Naszym najbliższym rywalem w walce o kolejne niezwykle ważne 3 punkty jest Lechia Gdańsk, czyli zespół, którego sytuacja zarówno czysto sportowa, jak i ta wewnątrz klubu nie wyglądają za ciekawie. Przyjrzyjmy się zatem bliżej dzisiejszym przeciwnikom miedziowych. Zapraszam. Sytuacja ligowa Lechii Gdańsk jest bardzo trudna. Gdańszczanie plasują się na przedostatniej pozycji w tabeli i na 4 kolejki przed końcem sezonu tracą aż 9 punktów do bezpiecznego miejsca. Nasi najbliżsi rywale w 2023 roku zdołali wygrać zaledwie 2 mecze. Najpierw na inaugurację wiosny pokonali Wisłę Płock, a następnie w marcu Miedź Legnica aż 4-0. Wówczas mogło wydawać się, że było to spotkanie na przysłowiowe przełamanie, co spowodowałoby osiąganie lepszych rezultatów, jednak od tamtej pory lechiści w 6 kolejnych spotkaniach 5-krotnie przegrywali i tylko raz zdołali zremisować. Nie pomogła również zmiana na stanowisku szkoleniowca. Przypomnijmy, że od 5 spotkań na ławce trenerskiej Lechii zasiada Hiszpan Dawid Badia, ale trudno dostrzec, by gra wyraźnie się poprawiła. Pomimo osiąganych nie najlepszych rezultatów, należy pamiętać, że w zespole Lechii jest kilku doświadczonych piłkarzy, na których zawsze trzeba uważać. Do tego grona zalicza się chociażby ofensywny duet Zwoliński-Pajszo, którzy w tym sezonie zdobywali kolejno 9 i 7 bramek. Na pewno ważnym ogniwem środka pola lechistów jest również nasz wychowanek Jarosław Kubicki, który niemal w każdym spotkaniu notuje po 90 minut, a w ostatnim bezpośrednim starciu z miedziowymi wpisał się nawet na listę strzelców. Co do sytuacji kadrowej rywali, dziś w składzie Lechii może zabraknąć kilku piłkarzy. W ostatnim czasie z kontuzjami zmagali się Konrado, Koperski oraz Stec, natomiast przed tygodniem po urazie do składu wrócił Ilkay Durmusz. Żaden z piłkarzy nie będzie pauzował za uzbierane napomnienia, natomiast po jednym meczu zawieszenia do dyspozycji szkoleniowca będzie Henryk Kastegren. Ponadto musimy pamiętać, iż decyzją klubowych władz od składu zostali odsunięci Mario Malocze oraz Duszan Kuciak, jednak na przedmeczowej konferencji trener powiedział, że tej dwójki będziemy mogli się dziś spodziewać nawet w wyjściowej jedenastce. A jak już przy wyjeździe do Gdańska jesteśmy, to nadmienię, że miedziowych wspierać dziś będzie naprawdę pokaźna grupa kibiców. Doszły nas słuchy, że wszystkie bilety z dostępnej puli wejściówek zostały wykupione. Tak więc, panie i panowie, czapki z głów. Ja czytaję pytania. Dobra. Czytasz pytania z kartki. Aha. Ty czytasz i ty odpowiadasz. Aha, dobra. Czy ja to wiem czytać? O, uwaga, spokojnie. Tu Marko Poletanowicz. A oto moja jednostka. Cześć, tu Marko Poletanowicz, a to moja jednostka. Twój ulubiony piłkarz dzieciństwa to Luis Figo. Która z topowych lig piłkarskich oglądasz najchętniej? Najbardziej oglądam... No dużo lig, nie patrzę tylko na jedną, oglądam Premier Ligę i Primerę najbardziej. W swojej karierze zdobyłeś wiele trofeów, który sukces wspominasz najlepiej? No muszę powiedzieć, że to pierwszy trofej z Wojewodiną. Wygraliśmy pierwszy puchar historii klubu i tam byłem 10 lat i no to dla mnie tak najlepiej trofej. W przeszłości byłeś zawodnikiem Crvene Zvezdy i grałeś w derbach Partizanem Belgrad. Co oprócz wietkowej atmosfery wspominasz tych meczów najlepiej? No to nie pamiętam tak najlepiej te derby, dlatego że przegraliśmy 2 razy, ale muszę powiedzieć, że mi została tylko ta atmosfera, tak. Zdebiutowałeś również w reprezentacji Serbii w roku 2016, gdzie przeciwnik był Katar. Czy w tej reprezentacji był spełnieniem twoich marzeń? No oczywiście, że tak, to był mój marzeń.
od kiedy byłem mały i oczywiście, że chciałem zagrać za reprezentację. Z kim w szatni Zagłębia przedasz najwięcej czasu? No myślę, że z każdym trochę żartuję, gadam, to jest normalne, ale najbardziej tak jestem za Jasminem. Kto według Ciebie jest obecnie najlepszym piłkarzem na świecie, grając na pozycji środkowego pomocnika? No to myślę, że naprawdę jest teraz dużo takich dobrych środkowych pomocnika, ale wybieram Modrića. W reprezentacjach młodzieżowych grałeś z jednym zespole z Aleksandrem Mitrovićem. Czy już wtedy zapowiedział się na tak znakomitego napastnika? Od kiedy pierwszy raz go widziałem, naprawdę widziałem, że to będzie taki dobry napastnik. Podobał mi się po prostu od pierwszych razy, kiedy zagrałem z nim. I oczywiście, że ciężko wtedy było powiedzieć, że on będzie grał na takim niveau jak dzisiaj, ale po prostu jest bardzo dobry zawodnik, strzela dużo bramek i myślę, że zrobi jeszcze lepszą karierę. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałeś w swojej karierze, to... No, myślę, że Paul Pogba. Graliśmy na... No, młody byliśmy, graliśmy za reprezentację U19, ale wtedy pokazał, że będzie bardzo dobry zawodnik. Gdybyś nie został piłkarzem, to jaka praca moglibyś wykonywać? No teraz mi to bardzo ciężko powiedzieć, naprawdę nie wiem. Można trener jakiś albo nie wiem, naprawdę teraz się skoncentruję tylko na piłkę i dlatego mi ciężko jest powiedzieć naprawdę, co by robię. Gdybym na jeden dzień mogliby mieć supermoc, to co by to było? No myślę, że by to było teleportacja. Na stadionie Zagłębia nie zabraknie dziś sportowych emocji. Podopieczni trenera Pawła Sochackiego podejmą Garbarnię Kraków, a wstęp na ten mecz jest wolny. Tak więc jeśli nie wybieracie się dziś do Gdańska, to serdecznie zachęcam do tego, by przyjść na trybuny i wspierać naszą drugą drużynę w walce o zwycięstwo. W tym wydaniu Studia Meczowego to już wszystko. Jeśli czujecie niedosyt przedmeczowych treści, to zachęcam do tego, by zajrzeć na stronę zagłębie.com. Tam kilka artykułów oczywiście znajdziecie. Ja tymczasem za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!